Ostatni piątek omawialiśmy na programie dogrywka raport przedstawiony przez Annę Fotygę na forum Parlamentu Europejskiego, mówiącego o strategiach czy działaniu piekielnej rosyjskiej dezinformacji czyli systemu kłamstwa propagowanego na cały świat, głównie na Europę, głównie na Polskę. Oczywiście, można się dowiedzieć z niego wiele ciekawych rzeczy, ale też od wroga możemy nauczyć się pewnej rzeczy, którą moglibyśmy zastosować u siebie. Otóż w tym raporcie jasno stoi, że Rosjanie w tych kłamstwach są dość odważni i nie boją się porażki. Kiedy im się coś nie uda, zaraz omawiają czy wysnuwają wnioski i próbują dalej jeszcze lepiej kłamać. Oczywiście, absolutnie nie zachęcam, Chyba nikomu z Was też do głowy by to nie przyszło, że chcę zachęcać kogoś do kłamstwa. Ale ta lekcja spiekła, zobaczcie, Rosjanie, w tym co robią źle, stosują bardzo dobrą zasadę. Z błędów należy wyciągać wnioski. Błędami nie należy się po jakoś biczować i rezygnować z ich powodu. To jest rzecz ludzka, że nie robimy wszystkiego doskonale. Tobie i mnie zdarzy się upadek, czy błąd, czy zrobienie czegoś nie tak, jakbyśmy chcieli, czy jakbyśmy byli później zadowoleni. I teraz część ludzi zatrzymuje się przed dalszymi próbami, mówi: A raz mi nie wyszło, już drugi raz nie będę próbował, bo znowu odniosę porażkę, poniosę porażkę, bo znowu się pomylę. Nie, właśnie nie. Musisz jeszcze raz i jeszcze raz próbować, aż odniesiesz sukces. Nie ma człowieka, który by od razu odnosił sukcesy. Większość ludzi, którzy odnosi sukcesy, przeżyło wcześniej pasmo błędów. Dlatego i ty, kiedy jesteś dzisiaj w paśmie błędów, myśl o tym, żeby w końcu odnieść sukces. Ale pamiętaj, nie poddawaj się, wyciągaj tylko dobre wnioski z porażek.